Witamy ponownie. Dzień dobry. Skoro jesteśmy duetem, co ogłosiliśmy poprzednim razem, to już dzisiaj oboje jesteśmy w uniformach. Tak, dorobiłam się fachowej, zawodowej koszuli. Marcin Sasin, restauracja In Asia. Jesteśmy w hotelu Sheraton i mamy kolejne danie do przygotowania. Co dzisiaj robimy? Przygotujemy wołowinę w kruszonym pieprzu. Poczekaj, wróć, jakim kruszonym pieprzu? Kruszonym pieprzu. Mamy taki specjalny kruszony pieprz, czyli to jest taki młotkowany kruszony. Nie jest on zmielony. Już bałam się, że będę musiała go kruszyć. Nie, mamy, dobra. Czyli tak, ktoś mamy wykonał tę trudną robotę. Mhm. Wołowinę, mamy kruszony pieprz. Dobra. Mamy paprykę, mamy cebulę, mamy czosnek i to nam wystarczy. Bulion. Mamy sporo krojenia przed sobą, widzę. Jak zwykle. Jak sezam. Zwykle. Sezam już później do dekoracji. I do zagęszczenia. Do zagęszczenia z krowie kukurydzianą albo ziemniaczek. Ja już tu rozmieszałam. Tak, czyli woda. No i olej też mamy. Olej do smażenia koniecznie. Dobrze, to od czego zaczynamy? Tutaj w tej potrawie bardzo nam zależy, żeby te warzywa, czyli cebula i papryka, były przygotowane w takie większe kawałki. A chciałam jeszcze też podpytać, bo wołowina to jest takie mięso, które łatwo popsuć. Czy tutaj trzeba na coś szczególnie uważać? Czy tak po prostu na szybko, tak jak robiliśmy kurczaka i wieprzowinę? Nie, bardzo, bardzo dobrze by było, gdyby to była wołowina dobrej jakości, tak? No tak. Czyli nie możemy użyć udca albo jakiejś krzyżowej, elementu takiego, który wymaga długiej obróbki. To która część by była najlepsza? Najlepsza by był antrykot albo polędwica wołowa, mhm. Tak? Wtedy mamy pewność, że w ciągu kilku minut na naszym łoku będzie mięso gotowe. Okay. To o tym trzeba bardzo pamiętać, czyli wołowina, która wymaga krótkiej obróbki termicznej. Tu zależy mi właśnie na takich łódkach, na takich elementach. A, to nie masz tak dużo krojenia. To daj, ja to zrobię. To dobrze, to proszę. Ja pokroję czosnek oczywiście znowu w moje ulubione plasterki. Ja lubię, gdy mi tam czosnek. Niektórzy używają czosnku po prostu pokrojonego w kostkę albo przetartego przez praskę. Okej. Okay. Ale tutaj... A ty tak jak mówiłeś znaczy... którymś razem, że ty lubisz, jak ci ten czosnek pod ząb podejdzie gdzieś w trakcie tam, tak, jedzenia. Ale okay. też jest ważne te pokrojenie tego czosnku przy tych daniach z łoka, ponieważ gdy dodamy bardzo posiekany albo przez praskę przeciśnięty, to pamiętajmy, że przy tak dużej temperaturze nam się bardzo szybko pali. A tak, a czosnek spalony jest niedobry. Niedobry i nasze danie... I gorzki. I gorzki i nasze danie się od razu zepsuje. Wtedy trzeba robić od początku. I trzeba robić od początku. Ale to już w tym pierwszym etapie, dobrze, to mamy. Czy ja nie za dużo tej cebuli? Nie, dużo cebuli. Może tyle wystarczy do naszego. Okej. Okay. Teraz zobacz, tutaj jeżeli chodzi o paprykę. Może zmienisz zdanie. Jeżeli chodzi o paprykę, to też nam zależy, żeby. Czyli dzisiaj w trójkąty idziesz, jeżeli chodzi. Bo tutaj te danie będzie, wiesz, dużo, dużo warzyw, wołowina, sos. A widzę, że wołowina jest pokrojona w łezki. Jest pokrojona w łezki albo w slice, jak możemy. Slice. Tak. Najważniejsze, żeby była tak pokrojona, żeby się szybko złapać tego. Tak. Ten. Mhm. I tutaj myślę, że ponieważ te dania w kuchni chińskiej, one, pamiętaj, że ich tam się... Smaczna papryka. Lubię paprykę strasznie. Proszę pamiętać, że te dania muszą już być w sobie dekoracją. Mhm. Czyli tak jak wcześniej tam były jakieś warzywa zielone, tutaj nie używamy jakichś dekoracji przy tych daniach, tylko po prostu te danie ma być w ładnej miejsce i ma być w sobie dekoracją. Dobrze, myślę, że... Proste i smaczne. Tak, proste i szybko jeszcze zrobione. No dobra. Czyli co, mamy to? To kto dzisiaj miesza? To ja może będę mieszał. A może zagramy w marynarze o to? Dobrze. W marynarze, czy jak to, tak? No, tak. Tak? Czy nie, papier, nożyce? A to nie to samo? Papier, kamień, nożyce, tak. to samo. No dobra. Trzy, cztery. A, czyli co, ja? Ty mieszasz. No to dobra. Dobrze. To teraz na prędkość. Czyli co, znowu jakby rozgrzewamy patelnię, łoka, garnek, co mamy pod ręką. Podgrzewamy troszeczkę, żeby nie na zimne garnek już albo łoka. Dymi. Jak się już chyba dymi. Rozgrzało. Tak, rozgrzało się. Dodajemy olej. I teraz co, cebulę. Dodajemy dużo cebuli. Dobrze. I tutaj, jak ta cebula się tylko nam troszeczkę przerumieni, to nie, to dodajemy wołowinę. Okej. Już można dawać, tutaj można, tak.
do tej wołowiny potrzebujemy dużo kruszonego pieprzu. To to? Tak, czyli taką porządną łyżkę. Tak, tak, tak. Dobra, wystarczy. No, podlewamy jeszcze. I teraz możesz dać jeszcze nam czosnek. A dlaczego paprykę dajemy na koniec? I pamiętamy, żeby nie przypalić sosiku. Tak, a dlaczego paprykę dajemy na koniec? Za późno. Nie wiem, bo jest najłatwiejsza. Jest największym warzywem, tak? Największym warzywem i też nie chcemy, żeby nam się rozpadło. Właśnie o to mi chodziło. Dobrze, dodajemy paprykę. Wlewamy troszeczkę olejem. Dobrze, i tu zobacz, jak kolorowo, jest kolorowo. Mhm. Bo mamy... O, i tu już widzimy, że... Emil się nauczył tego podrzucania. To na takim innym bloku gazowym. Ja miałam na to zasłużyć, to dzisiaj zasłużyłam w ostatnim na to, w ostatnim odcinku. Wszystko po kolei, nie wszystko naraz. Jest na co czekać. I co, podlewamy... Bulionem. To było, tak? Tak, podlewam bulionem porządnie. Mów stop. Jeszcze. Dobrze. Znowu płaczę nad tym naszym gotowaniem. Nie, co płakać, trzeba doprawiać. Dobrze, to co? Tak, na pewno będziemy potrzebowali sos ostrygowy, sos sojowy, jasny. Najpierw sos ostrygowy? Tak, ja dodam troszeczkę cukru. Łyżkę? Dwie na to. Dzisiaj widzę, szalejemy. Tak. Jest. Sosu sojowego. Też dwie? Tak. Bo wiesz, jak już doleję, to nie wyjmiesz. Dwie. Okej. I można troszeczkę, mamy tam też ciemną soję, można dla koloru troszeczkę. W którymś z naszych przyprawników jest ciemna, tak. I tu dosłownie dwie kropelki, bardziej tu chodzi, nie, jeszcze troszeczkę. To już były dwie kropelki. Dobra, bardziej tu chodzi o kolor. No dobra. I co, i możemy zagęszczać. Potrzebowałbym od ciebie nie za dużo, ale tak. Nie, bardzo ważne jest, żeby rozmieszać, bo wiesz, jak to nam się... Ja rozmieszałam, zdążyło się... Ale to już się zdążyło się skawalić. Ważne jest, żeby rozmieszać, bo wtedy będziemy wiedzieli, jaka ma moc. To nasze, czyli tak z jedną łyżkę jakbyś... Zobaczyć, jaką ma moc ta mąka. Bo jeżeli opadnie na spód pojemnika mąka, to wtedy będzie tylko woda, tak? Tak jest. Dobra, to już mam. Chcesz tak po łyżce wrzucać? Tak, po łyżce wrzucamy. Tylko na razie jedną łyżkę. Wlewać. Dodajmy jedną łyżkę. Dobrze, i drugą. Dobra. Okej, okay, już wystarczy. O, i zobacz, widzisz? I zobacz, ładnie nam to się wszystko zagęściło. To, co wspominałem o tej skrobi ziemniaczanej albo kukurydzianej, jak oni używają, żeby pamiętać, żeby wymieszać przed zagęszczaniem. Ponieważ jeżeli widzimy, że na powierzchni jest właśnie woda troszeczkę wymieszana, ale trzeba pamiętać, żeby całość wymieszać, bo wtedy wiemy, bo jest moc zagęszczenia. A w tak tutaj europejskiej kuchni się robi chyba za smażkę, prawda? Tak na maśle się podsmaża mąkę, jeżeli, to jest taki substytut. Może nie, no, nie, oni dlatego tutaj używają za smażka, no to zaraz nam wchodzi, że mamy, nie wiem, masło z mleka krowiego i tak dalej. No, ale działa a tutaj skrobia kukurydziana albo ziemniaczana jest przede wszystkim naturalna, jest z warzyw, tak? I bardzo szybko zagęszcza nam te potrawy, tak? I nie zmienia smaku za bardzo. Bo pamiętaj, że w zasmażce, jak dodamy zasmażkę, to tamte smaki, a tu nam chodzi o to, żeby pozostały właśnie smaki z sosu sojowego, sosu ostrygowego, z tego pieprzu kruszonego, żeby nam nie zmieniało potrawa smaku. A więc dlatego oni używają skrobi kukurydzianej albo ziemniaczanej. A sos sojowy, jeżeli chodzi o ten jeden i drugi, którego mocniejszy, używaliśmy? Mocniejszy jest właśnie ciemny sos sojowy, to nawet widać... On jest chyba też bardziej gęsty, tak? On może nie gęsty, tylko bardziej jest esencjonalny, tak? A więc jego trzeba bardzo ostrożnie dodawać, tak? Tutaj bardzo często jest używany, kiedyś robiliśmy te potrawy z tofu, tak? A więc ten ciemny sos sojowy bardzo często się spotyka przy tych daniach z tofu.
Tu do wieprzowiny dodajemy, żeby ten sosik był troszeczkę ciemniejszy, no tak, i jeszcze a tam taki nadał. Ma wchłonąć, tak. Okay. A sos sojowy, no to wiadomo, zamiast soli w kuchni chińskiej dodajemy sos sojowy, który jest słony i który nam daje taki charakterystyczny smak. Pieprz kruszony, jak działać? Dodaliśmy go nie podczas już doprawiania, tylko dodaliśmy go podczas smażenia wołowiny. Przede wszystkim po to, żeby się uwolnił ten smak, żeby ten pieprz był jeszcze mocniejszy podczas smażenia. No i co, pamiętamy o tej papryce i kiedy dodajemy wszystkie te warzywa, tak, że czosnek później, na początku cebula, bo ona najlepiej się zachowuje podczas smażenia. No i tutaj w tym daniu wołowina, tak, żeby była bardzo dobra. Jakbym mógł poprosić o talerz. A jeżeli na przykład, no wiem, że nie należy uznawać półśrodków, ale powiedzmy, że chcę zrobić to danie, mam pieprz, ale nie mam takiego kruszonego, ani nawet całego, żeby pokruszyć, tylko mam taki zwykły mielony, to co wtedy? No, te danie nie, musimy mieć to, na pewno zawsze w domu jest pieprz w całości. No. Musi być pieprz w całości, bo jak gotujemy jakiś rosół albo to dodajemy pieprz, to zawsze mamy w domu pieprz kruszony. Wtedy ten pieprz kruszony, nie pieprz kruszony, tylko pieprz w całości, zawijamy go w ścierkę i po prostu młotkiem go uderzamy. Młotkiem go uderzamy. No tak, w ścierkę, żeby się nie porozsypywał. I tak, i bardzo ważny jest ten pieprz tutaj. No samo to, że to jest... Ale też ładnie wygląda. Że to jest wołowina w sosie pieprzowym, a więc musi być ten pieprz. No. To posypuje? Posypujemy, dekorujemy. A tak od serca, czy... No jest tak tutaj jeszcze troszeczkę dookoła. No jeszcze trochę sypię. Wiadomo, że możemy zastąpić. Bardzo ważny tu jest sos, tak? Ale jeżeli, cały czas powtarzam, że jeżeli ktoś nie lubi wołowiny, nie ma wołowiny, możemy zrobić. Wiadomo, że my pokazujemy tutaj oryginalne receptury, oryginalne składniki, ale jeżeli ktoś nie ma wołowiny, a ma kurczaka, to zróbmy, nie wiem, kurczaka w sosie pieprzowym, tak? Jeżeli ktoś nie je w ogóle mięsa, zróbmy, nie wiem. Więcej papryki, tak? Więcej warzyw, dodajmy... No właśnie, jakie warzywa by tu jeszcze pasowały, jakby chcieć zrobić z tego... Ja bym na przykład tu widział batatę. O. Bataty w takim sosie pieprzowym i spokojnie zamiast wołowiny ugotować sobie wcześniej albo upiec bataty i wtedy możemy pokroić w kostkę i dodać w ostatnim momencie. No to fajne, to też takie słodkie ze słonym by się spotkało. Tak, i z ostrym to na pewno. Bardzo fajnie dynia, tak? No zostało nam trochę jeszcze tego, mamy bataty? Tak, możemy szybko przygotować. A więc tu jest bardzo dużo, tak jak wspominałem też wcześniej, że żadna inna kuchnia nie ma tysiąca różnych potraw przygotowana na tysiące różnych sposobów, tak? Tylko w kuchni chińskiej znajdziemy tyle przepisów, tyle metod przygotowania i tyle różnych wariacji, a więc możemy tu korzystać ze wszystkiego i dowoli. I to też ważne, żeby zachować jakieś tam standardy tego przygotowania, tak? I smażenia wokół. I to też i do ryżu, i do makaronu będzie pasować? Tu bardziej do ryżu, tak? Do ryżu. Tu bardziej goście preferują ryż. Ale to też jest jedno z tych dań, które przy rodzinnych spotkaniach po prostu stałoby sobie, tak? Tak. I sobie nakłada ile ma się ochotę. To jeszcze tak szukając zamienników, jak mamy pieprz, nie mamy pieprzu, mamy iść po taki jednak w całości albo i go pokruszyć. Jak nie mamy wołowiny, to możemy użyć batatów. A jak nie mamy woka, to co? To proszę pamiętać, że musimy wyszukać sobie najszerszy, największy garnek, żeby miał jak największą tą powierzchnię, gdzie się smaży. I wtedy możemy użyć takiego garka, wtedy go rozgrzewamy na maksa. No i wtedy działamy wszystko tak jak w woku, tak? Ale czy jednak w woku tu będzie jakiś inny... taka korzyść ewidentna, żeby się w tego woka na przykład zaopatrzyć w domu? Nie, na pewno jest fajnie, bo samo to jest ta zabawa, tak? Inaczej tutaj ja po prostu jak... Można podrzucać, czego ja jeszcze nie robiłam. Można podrzucać w garnku, to nam się nie uda, ale samo te smażenie, te boki jakby tej patelni się nam nagrzewają, gdy jest, widzicie, tak? Jest, ten sos tam wpływa na tak, dół. To wszystko się nam gotuje i na pewno jest bardzo fajna zabawa i też jeżeli mamy mocnego tego woka, to też możemy bardzo szybko tu przygotować, tak? Ale mówię, jeżeli mamy ten szeroki garnek z płaskim dnem, też możemy fajnie przygotować. Okej. Smacznego.